Do szpitala wraca siostra ośmiolatki, która rozdała w klasie pastylki z narkotykami wraz ze swoim chłopakiem dealerem. Dwudziestolatek jest wściekły, boi się więzienia, bo był już notowany. No i dobrze, kuźwa, niech wie, że nie swoje rzeczy się nie tyka. Przez nie jestem dwa koła w plecy, jeszcze możemy mieć problem z gniami. Ale mówiłeś, że to bezpieczne, że nikomu się nic nie stanie. Ja już nie chcę, rozumiesz? Już nie chcę, nie będę tego robić. Dobrze, kochanie, nie płacz. Chłopak poderwał siostrę pacjentki, bo ta jest idealnym materiałem na dealera. Niekarana, budzi zaufanie i potrzebuje pieniędzy. Dziewczyna nie ma o tym pojęcia, bo naprawdę kocha chłopaka. Tymczasem mała pacjentka przestała mieć o mamy i wpadła w stan spadku nastroju. Na jej widok starsza siostra zapomina o strachu przed policją, ma wyrzuty sumienia i martwi się o siostrę. Ona była szczęśliwa, bo widziała wróżki. Wróżki nie mogę zabrać do mamy, teraz nikt mnie do niej nie zabierze. Asiu, mama zawsze już będzie z nami. Posłuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać, dobrze? Coś się dzieje, coś z Asią? Twoja siostra ma cały czas bardzo przyspieszone tętno. Pomogłoby nam, gdybyśmy wiedzieli, co wzięła. A skąd Martyna ma to wiedzieć? To Adam, mój chłopak, ale ja już mówiłam, że nic nie wiem. Posłuchaj, twoja siostra ma poważne problemy z sercem. Jej kolega na skutek zażycia narkotyków wyskoczył z okna. A wszystkich poszkodowanych dzieci w poważnym stanie jest 20. Ale dlaczego pan mi to mówi? No podobno to były twoje cukierki, zgadza się? Kto tak powiedział? Jedna z uczennic. Posłuchaj, jeśli mamy pomóc tym dzieciakom, to naprawdę musimy wiedzieć, co wzięły. Ale Martyna nic nie wie, a tamta gówniara kłamie. Kolego, uspokój się, dobrze? A to, czy ta dziewczynka mówi prawdę, czy też kłamie, rozstrzygnie już policja. No chyba nie wezwie pan Glin. Nie, no oczywiście, że nie, bo policja już jest na oddziale. Przepraszam, jest pan pilnie proszony na OIOM. Tak, już idę. Jak policja się dowie, że Asia wzięła te narkotyki ode mnie. Nic nam nie mogą udowodnić. Ale ja nie mogę jej zostawić, obiecałem. Dziewczyna jest przerażona. Uwierzyła chłopakowi, że sprzedaż narkotyków to łatwy i przede wszystkim jedyny sposób na zdobycie potrzebnych jej pieniędzy. Tymczasem rozpoznaje ich jedna z uczennic. Jego też zamknijcie! Spokojnie. Emilko, idziemy!